Nowy sondaż poparcia. Złe wieści dla Konfederacji. PiS na czele, Konfederacja poza Sejmem. Sondaż Ibris. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, na PiS zagłosowałoby 34% respondentów. Na drugim miejscu uplasowałaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 23,4%. Czołówkę zamyka Polska 2053 Szymona Hołowni z poparciem 14,4%. Wynika z sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, do urn poszłoby 49,2% uprawnionych do głosowania, wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski. Zdecydowaną chęć udziału w wyborach wyraziło 38,2% badanych, zaś 11% wybrało odpowiedź raczej tak, czytamy. W głosowaniu nie wzięłoby udziału 44,8% respondentów, z czego 25,8% odmawia udziału w wyborach w sposób zdecydowany. Badanych, którzy odpowiedzieli, nie wiem, było 6,1%. PiS liderem sondażu. Na podium sondażu Ibris dla WP po raz kolejny znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Po szczycie unijnym w Brukseli partia scementowała poparcie i obecnie wynosi ono 34%. To wzrost o 1,3 pp. Od poprzedniego badania. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej 23,4%. To niewielki wzrost o 1 pp w stosunku do wyników formacji sprzed dwóch tygodni, czytamy. Trzecie miejsce dla Hołowni. Czołówkę zamyka Polska 2053 Szymona Hołowni. Ugrupowanie cieszą się zaufaniem 14,4%. Respondentów. Miesiąc temu formacja liczyć mogła na 13,1%. Żeby dwa tygodnie później spaść do poziomu 12,6%. Drobne wahania dotknęły Lewicę. Przed miesiącem partia mogła liczyć na 8,4% głosów, żeby dwa tygodnie później przekroczyć barierę dwucyfrową, dochodząc do poziomu 10,1%. Teraz jednak znów notuje minimalny spadek i otrzymuje 9,7%, napisano. Stabilny wzrost notuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowcy mogą liczyć na 6,2% głosów. Wcześniej to odpowiednio 5% i 5,8%. Konfederacja pod progiem wyborczym. Kolejny raz pod progiem znalazła się Konfederacja. Koalicja Partii Prawicowo-Narodowo-Wolnościowych uzyskała 4% i nie uzyskałaby ani jednego miejsca przy wiejskiej. W poprzednim sondażu Ibris dla WP Konfederacja zdobyła 5,4%. Badanie przeprowadzono 11 i 12 grudnia 2020 roku metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI, na próbie 1100 respondentów. Błąd oszacowania wyniósł 3%.